Dzień dobry! Znowu witam na moim kanale i dzisiejszym tematem będą najpopularniejsze dinozaury na literę T. Najpierw zacznę od tyranozaura, który miał od 12 do 13 metrów długości. 13-metrowy miał przydomek Su. Zostały one wszystkie odkryte w USA, w Ameryce Północnej. I pochodziły z późnej kredy. Mogły być upieszone, ale tego nie wiadomo. Tutaj muszę sobie go znaleźć. Proszę, tutaj jest taki jeden. Następnym dinozaurem będzie Triceratops. Żył i został odkryty w tym samym miejscu i w tym samym czasie co tyranozaur, który był wcześniej. Był roślinożerny, miał wielką kryzę i prawdopodobnie odkryto torozaura, który też jest bardzo znany, ale tak naprawdę torozaur mógł być starym triceratopsem, więc torozaur mógł nie istnieć. A propos kryzy, kryza służyła triceratopsowi do zwabiania samic i do ochrony szyi przed drapieżnikami, którzy ją zawsze atakują. I teraz pokażę. Taki. Mam też szkielet. Maksimum miały 8 metrów. Następny dinozaurem będzie teryzinozaur. Dwunożny, wielki dinozaur, roślinożerny był. Miał przedługie pazury, które dochodziły nawet do 1,90 m. Wysoki jak człowiek, długi jak człowiek. I mieszkał w Chinach. Miał długą szyję. Te mojego długie kolce u rąk mogły służyć do wygrzebywania korzonków albo odstraszania drapieżników. Takich jak będzie zwierzę dinozaur, o którym teraz opowiem, tarbozaur, który był kuzynem tyranozaura i żył w Chinach. Był jego odmianą, ale równie krwiożerczą. Też mógł do 13 metrów długości. I teraz pokażę. Mięsożerny. Tutaj jest scena walki. Następna scena walki. Tu. Ich metodą polowania było wypatrzenie ofiary. Napad na ofiary z góry i wyrwanie wielkiego kawału ciała, żeby sobie zjeść. Tutaj trzeci. I ostatni dinozaur, o którym dzisiaj opowiem szczegółowo, będzie troodon. Troodony żyły w Ameryce Północnej w późnej kredzie, tak jak wszystkie poprzednie dinozaury. Był upierzony, był krewnym Velociraptora, bardzo znanego. I teraz go pokażę. Tu, jak widać, miał bardzo ostre szpony, tak samo jak Velociraptor.
narysowałem tutaj jego nogę. Następny. Tu. Tutaj. Tylko, że tutaj inaczej wygląda. Nie można ustalić w końcu, jakie było jego uprzedzenie. Jest wiele innych dinozaurów na literę T, ale przedstawiłem tylko najbardziej znane. Jest Tianulong, Tudzingozaur, jest Tintaozaur, wiele innych też jest. I do widzenia. Nie zapomnijcie zalajkować i zasubskrybować.